3-0 dla nas, 3-0 Lewandowski i 3-0 Polska. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra. Aeo, hej Polska, gol! Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że się uda i wierzymy w naszą drużynę. Polska górą! No to ile będzie właśnie? No ja sądzę, że będzie 2-1 dla nas. Czyli taki zawzięty, mocny mecz, to może tak jak Japończycy. Dokładnie, będziemy walczyli do końca na pewno, bo Argentyna będzie dużym wyzwaniem dla nas. Także sądzę, że wszyscy się nastawiają na Arabię. No musimy te punkty gdzieś zebrać, więc tak naprawdę Arabia jest naszym celem. Proszę powiedzieć, jak my z tymi Saudami zagramy? No ja się bardzo boję. Tego nie wiem, to już Czeszka zapytać trzeba. Ale mam nadzieję, że odważnie. No musimy wygrać. Wierzy pan Czeszkowi? Tak, tak. Wierzę, oczywiście. Ja się trochę tego boję. Ja mu wierzę, ale boję się. Wybrany jako trener, trzeba mu zaufać. Zobaczymy, co będzie po mistrzostwach. No ja też się boję, ale wie pan, trzeba wierzyć. Ja wierzę, że będzie dobrze, że wygramy, no i się utrzymamy w grze, no bo to znowu drugi mecz, mimo że ten pierwszy nie był przegrany, no to ten drugi jest znowu meczem o wszystko. Musimy wygrać. No to ile będzie? 2-0 dla Polski. A kto strzeli? Lewy tylko, czy może ktoś inny się w końcu pokaże? Nie, myślę, że Lewandowski i nie wiem, może któryś z młodych skrzydłowych, może Skóraś. 2-1 i tyle. A kto strzeli z naszych i czemu akurat 2-1? No jedno, na pewno strzelam. Są szybcy, jeżeli chodzi o tą drużynę przeciwną, a my jednak zagramy całkowicie inaczej. Spokojnie, taktycznie wyczekamy i myślę, że Zieliński jedno, Lewandowski drugą. Będzie dobrze. Ja wierzę głęboko, że po tym niestrzelonym karnym i po tym jednym punkcie zdobytym przez Polskę w meczu z Meksykiem uważam, że w końcu ta nieszczęśliwy pech się od nas odwróci i zwyciężymy, 3 punkty zdobędziemy w meczu z Arabią Saudyjską i wtedy będzie grało wszystko z Argentyną. Musi być dobrze. Tak sobie pomyśleliśmy, że mecz z Meksykiem, jeśli chodzi o wynik, to był jeden z najlepszych meczów w XXI wieku. 0-0, 1 punkt. Także mam nadzieję, że zagramy 2 napastnikami i w końcu przełamiemy i wygramy ten mecz. Jak wspaniale być Polakiem. Nadzieja umiera ostatnia. Wygramy. Myślę, że spokojnie, przy dobrej obronie i z 2 napastnikami z przodu jest szansa, że te 2 gole strzelimy i będzie 2-1. Panie, ale oni wygrali z Argentyną, no ja bym skakał z radości, jakbyśmy my to zrobili. No ale stracili 2 zawodników w meczu z Argentyną, także dość chyba kluczowych z tego, co czytałem, także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze i optymistycznie z kolegami patrzymy i czekamy na sobotę, żeby się po meczu dobrze uśmiechnąć i wypić dobrą kawę. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra, a ja Polska gol! Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska...